Zobacz, jak tutaj wygląda. Tutaj regulujemy sobie obwód czaszki. I też mamy dodatkowe takie rozwiązanie. Rozwiązanie. Możemy zmieniać położenie i wtedy w różnych położeniach, jakby częściach głowy mamy. Teraz w takim położeniu ten hełm będzie tak. A teraz jak zmienimy położenie? Tak. Tak, no to już będzie nam się... Jak bardziej się trzyma, nie? Tak. Mówię to, że dopasowując nie musimy zapinać paska podgórkowego, nie powinien nam spalić głowę. Chociaż... Zobacz. Dobra konstrukcja. Też możemy ustawiać różnie pod względem głębokości, bo tu jest korzyść wyjmowalny. Mamy paski też regulowane systemem rzepów. W różnych pozycjach możemy kpiąć. Zobacz, tutaj na system. System rzepów i wtedy możemy pod różnymi kątami jakby ułożyć tą sobie na górę. Co dzięki temu możemy uzyskać. Możemy odsuwać bądź przesuwać wizję bliżej naszej twarzy, tak samo i okulary. Ważna cecha dla kogoś, kto ma na przykład większy nos, czy... No w ogóle różnica w anatomii człowieka tutaj jest. Także mówię, możemy odsunąć nawet wizję na grubość mojego palca, to jest około 1,5 cm. A z tymi tutaj okulary trochę o tych okularach, o szybach? Okulary sterowane systemem dźwigni, wykonane z... poliwęglanu, wizjer pokryty pełnym 24-karatowym złoceniem. Nie jest to jakiś tam bajer czy Gwiezdne Wojny, jak to niektórzy mówią. Use the force, Luke. Ma to specjalne zadanie, ma zadanie odbijać promieniowanie podczerwone. Dzięki temu strażak może podejść bliżej źródła ognia, czyli skuteczniej uczestniczyć. Tak, na zasadzie poli życia po prostu to odbija promieniowanie cieplne. Dobra, a to te okulary wykorzystywane przy pracach technicznych, przy cięciu drewna. Tak, jako dodatkowe zabezpieczenie oczu. Dokładnie. Dobra. Dziękuję. Czerwone są takiej samej konstrukcji, tylko po prostu mają inna kolorystyka. Kolorystyka pełna według RAL-u. Eksportujemy również na zagranicę. Każdy kraj ma jakby inny zwyczaj. Na przykład Hiszpania kolor żółty, taki mocno słoneczny. Włochy na przykład. Srebrny. Rosja czarny. Chociaż też mają czerwone i białe. A pani dyrektor ma nasza. Sąsiad do siebie rozmawiać. Jeszcze raz, bardzo miło poznać. Bardzo było miło poznać pana, szczególnie, że pochodzi pan z Kalisza, jestem na partnerem, jestem lokalnym patriotem, jak wspominałem. Dziękuję. No, możemy na słówko, bo tu jest pewnie. Pan. No, witam bardzo serdecznie. Cześć. Przez przypadek parę dni temu przyszedłem. Dawid. I obejrzałem. Pogadamy sobie chwilkę, co? Dobra, no to kończymy ujęcie, bo teraz lecimy na bajereczkę. Dawaj.